te Częstochowa-Wite, te takie, chociaż to dziwnie wygląda, bo to nie są kominy, tylko to coś tam na horyzoncie. Nie było. Ale drugie, że patrzę tu i nie widziałem napisu. Ale to napisy to mówimy wielokrotnie, szybko. To nie, to są dawne rudniki. No to brzmi, to już będzie tak. To rudniki, to jest dawna ta cementownia rudniki. Po nim pozostało. Jest rudniki. No mówię, to będą rudniki. Cementownia. Cement hutniczy tam będzie. Na pewno śląskie. Ale to też zostawili produkcji już nie. Coś z tego zrobili jeszcze. Mogli coś zrobić, wiesz, tak. Właśnie by to tak. Tak wygląda. Jak to było jeszcze coś tam. Zamontowy. Cementownia na pewno, tylko nie wiem, czy jeszcze produkują, czy już nie produkują. No produkcji na pewno nie. Może coś inne robi. Muszę się przejechać, zobaczyć. Gdy dzisiaj? No jak tego to nie. Dzisiaj przejedziemy, zobaczymy, co tu tam. Bo chyba tu się tam dojedzie, nie? Tak podejrzewam. Może się i tutaj dojedzie. Myśmy tu kiedyś w Pocomnę, jak my jechali, to... No, to wtedy to Pocomnę przejmę. To się inaczej jechało. Zobacz, ile tu jest tych ciężarówek z takich. Właśnie. Cemex teraz to jest, patrz. Czyli coś związane dalej z cementem. A jakie te auta białe. No. Czyli działa. Coś ale faktycznie, jakie one białe, matko jedyna. Boże. No bo mówię, to z daleka nie wyglądało na zakład, który byłby opuszczony. No czyli coś, może to na drogi, wiesz, to co na drogi. Może dopiero dwie. To teraz to tu produkują. No bo to chyba ale są i silosy, no i takie te normalne, te no
wywrotki, także, także ciekawe, jakby to był tylko cement, czy cementu nie weźmie tak. Na wywrotkę, nie? Nie weźmie. Albo całe to kruszywo, co oni dają jeszcze i wykładają pod, albo na wieś. Kiedyś to była ta cementownia Rudniki, to cement kutniczy 250 tu był produkowany. Żużel był brany z huty często. Tutaj po kolejkę jeździło. Nie wiem, czy modeli jeszcze nie jeździło. Po jednym torze. Jeden tor bez tego. Nie wiem, czy tam nie jeździ dalej tam. Pociąg. Może no linia kolejowa tu jest, nie? No jest. No, zaraz obok tam tego z tyłu. Była ta. Bez tego, co ciągnie spaliwo. I tu może do tego ciągnie, że może i wywożą to gdzieś dalej. Kiedyś była to na pewno cementownia, ja to byłem 2-3 razy. Ale jak tu się wjeżdżało, o 70 lata. 60 nawet. Koniec 60, 70. Jakbym nawet w pionie robił tą tunelkę. On tu też był po cenie. No, oni tu sami ładowali. Sami ładowali, tylko my musieli uchować w siebie na aucie. Zawsze jechałem. No jakie tu kurwa kolejki. Rano, poszło. Nieraz my pojechali o godzinie 6 rano. Wyjechali tam na 20, my przyjechali, no i trzeba było to rozładować, żeby nie był deszcz, żeby nie zmoczyło tego.